Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrałem W. Dzisiaj będzie o Res Arcana od wydawnictwa Rebel i nowego wydawcy, czyli Sandcastle Games. Bardzo znany autor zakontraktowany jak na pierwszą grę tego wydawcy. To jest gra Toma Leymana, znanego m.in. z serii całej Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy i wielu, wielu innych bardzo uznanych gier. I tutaj mamy troszkę podobnych mechanizmów. Jest to jednak też gra karciana, gra w budowanie silniczka. Ta gra zainteresowała mnie bardzo ze względu na to, że w całej grze gracze mają do dyspozycji tylko i wyłącznie 8 kart na ręku, czyli wcielamy się tutaj w magów, mamy różnego rodzaju zaklęcia, mamy jakieś kielichy, mamy jakieś magiczne przedmioty, możemy pozyskiwać smoki, a wszystko po to, żeby zdobyć 10 albo więcej punktów zwycięstwa, ponieważ gra kończy się po rundzie, w której ktoś z graczy zdobędzie minimum 10 punktów, wtedy patrzymy, kto ma więcej punktów, bo oczywiście w czasie tej rundy można tam ponad te 10 zdobyć. Na czym gra polega? Tak jak mówiłem, dostajemy 8 kart, możemy pobawić się tutaj albo w draft kart, żeby sobie poprzekazywać i zobaczyć, co mamy na ręku, albo możemy taką troszkę w połowie zbudowaną talię zgodnie z instrukcją wziąć, czyli mamy 3 takie karty, które są zawsze w danym zestawie, plus 5 dobieramy i później jeszcze wybieramy sobie naszą rolę maga, który daje nam też jakieś tam surowce i specjalne umiejętności. W swojej turze wystawiacie kartę na stół, albo aktywujecie kartę, albo sprzedajecie kartę za te esencje, które macie w tym takim bardzo ładnym pudełeczku. No i wszystko po to robicie, żeby te budować kolejne karty, kupować kolejne monumenty, które mają sobie punkty zwycięstwa. I tak płyniemy do brzegu. Gra samym konceptem zainteresowała mnie bardzo i jakby do teraz uważam, że jest to bardzo ciekawa próba zrobienia takiej właśnie mikrogry w dużym pudełku. To znaczy, że to jest naprawdę... Nie ma dużo jakby kart po otwarciu tego pudełka, ale to, ile możliwości macie zagrania tych 8 kartek, to jest aż niesamowite, tak? Bo kolejność zagrania karty, interakcja między kartami, to wszystko tutaj jest i faktycznie czasami macie zestawy, które pozwalają wam na wystawienie karty, później tą kartę używacie w jakiś sposób dla efektu, które na przykład niszczy inną kartę, która daje wam surowce i tak możecie takie fajne łańcuszki budować po to, żeby zbierać konkretne surowce na te punktujące budynki. Także gra w jakby podstawowych zasadach jest prosta, bo nie trzeba tutaj dużo tłumaczyć. Troszkę jest tutaj ikonografii, ale moim zdaniem ona jest zrobiona bardzo dobrze, bo już w czasie drugiej partii już nie miałem problemu. Nie musiałem już zaglądać do karty podpowiedzi, co dana karta robi, tylko już wiedziałem, że to jest symbol surowca, to jest symbol różnego surowca, tutaj jest symbol wyłączenia i tak dalej. Także w samym koncepcie gra mi się bardzo podoba. Czas rozgrywki też nie jest tutaj jakiś bardzo przesadzony, bo według pudełka gramy 30-60 minut i to by się mniej więcej zgadzało. Wydaje mi się, że grając na 4 osoby może to być ponad 60 minut, ale grając na 2 osoby to raczej gdzieś tak właśnie w granicach pół godziny, 40 minut będziecie grali. I powiem tak, bardzo chciałbym lubić tę grę. Bardzo chciałbym lubić, bo to co tutaj się dzieje, te połączenia między kartami, te budowanie własnej ręki, długofalowej strategii, to wszystko mi się tutaj bardzo podoba. Tylko niestety po raz kolejny to jest kolejna pozycja, na której się przejechałem ze względu na to, że nie jestem wielkim fanem długoterminowego budowania silniczka. A ta gra to praktycznie w całości jest budowanie silniczka dosyć powolnego. Tak, bo zaczynacie tutaj grę od wykładania danej karty, która zwiększa wam dochód surowców, które możecie przeznaczyć na następne karty. Więc zaczynacie z bardzo małą pulą, później ta pula nie jest jakby zdecydowanie większa, a koszt budowy tych kart jest ogromny. Dla przykładu, żeby mówić o konkretach. Mamy Święty Gaj, który kosztuje was 8 surowców życia, czyli zielonych surowców i 4 surowce wody. Czyli łącznie potrzebujecie 12 surowców. Na początku gry, po wystawieniu powiedzmy jednej, dwóch kart, zarabiacie mniej więcej 3-4 surowce plus ewentualnie odrzucanie karty, którą dostajecie jedną na koniec każdej tury. Daje wam kolejne maksymalnie 2 surowce, więc tutaj faktycznie trzeba dużo pracować, żeby dojść do właśnie tego set nagry, które mi się bardzo podoba, czyli właśnie tych takich potężnych przedmiotów, potężnych miejsc i monumentów. Trzeba na początku faktycznie ten silniczek zbudować albo oszczędzać na surowcach tak, żeby te potężniejsze miejsca zbudować. I
To aż jest dziwne dla mnie takie właśnie bardzo subiektywne podejście, bo wiem, że nawet aż tak bardzo dużo czasu to nie zajmuje, żeby takie coś zbudować, bo powiedzmy, że zbieram surowce i kombinuję przez dwie rundy i wtedy jestem w stanie to wystawić, ale to znowu daje mi na przykład mało punktów, ale daje mi jakiś dodatkowy efekt, więc to też tak nie jest, że to pcha jakoś mocno tę grę do przodu, tylko na przykład zdobyłem 2 punkty z 10 potrzebnych do zakończenia gry. I ja mam w tej grze takie właśnie wrażenie, że bardzo dużo muszę się napracować, żeby te drobne punkciki zdobyć. Nie wiem, czy to jest kwestia skali? Może to jest faktycznie kwestia skali dla mnie, że pracuję, pracuję, pracuję. Okej, zdobyłeś 1 punkt po kilku rundach i to jest takie odczucie, że ja chciałem coś szybciej, ja bym chciał coś teraz, a ta gra mnie tak stopuje, daje mi tylko kilka i łączy kilka akcji w danej turze i już muszę pasować. A ja bym chciał, wiecie, już tutaj rozpędzić się, już tutaj wszystko robić. Ta gra jest faktycznie taką spokojniejszą. To jest bardzo taka stonowana gra, gdzie musimy powolutku te karty wykładać, bardzo rozsądnie, bo też bardzo łatwo się nadziać tutaj na sytuację, gdzie wykładacie karty, które kompletnie jakby jest wam do niczego i nigdy jej nie użyjecie i nie daje ona punktów. Więc to jest tak naprawdę bezsensowne cofnięcie się o jakieś 2-3 kroki, bo nie dość, że wydajecie surowce, wydajecie akcję, tak, musicie ją wyłożyć i nie używacie, to jest w ogóle bez sensu. Także chciałbym Deser Arcane bardziej lubić niż lubię, mimo wszystko jest to na pewno dobra gra, wydaje mi się, że naprawdę przyczepienie się do czegoś tak ewidentnie konkretnego to byłoby po prostu nie w porządku, bo ja widzę jak ta gra dobrze działa, widzę jak wszystko tutaj pięknie się zazębia. Końcówka gry jest naprawdę emocjonująca, bo wtedy już faktycznie mamy tą dźwignię przesunięto, mamy ten piąty bieg i wtedy już jakby możemy kilka tych punktów w czasie jednej rundy zdobyć. Ale zanim dobierzemy się faktycznie do tego miodu, to troszkę tutaj się trzeba napracować i zdecydowanie to nie jest chyba gra dla mnie. Moja cena końcowa będzie taka, że ja chętnie w Desarkanę mimo wszystko zagram, bo mówię, samo kombinowanie jest przyjemne. To, że mamy tylko i wyłącznie 8 kart, to jest naprawdę innowacyjne, bo tak jak mieliśmy Race for the Galaxy tego samego autora, to tam faktycznie byliśmy zalewani tymi kartami, odrzucaliśmy je po to, żeby płacić za inne karty. Tylko tam widziałem taki rozwój jednak szybszy. Takie ja miałem odczucie, że jakby wystawienie potężniejszej karty jest dla mnie możliwe. Tak tutaj, jakby mimo, że może to zajmuje tyle samo czasu, tak naprawdę, jakby tak policzyć na zegarku. Ale jakieś takie mam wrażenie, że to troszkę tak tutaj czasami zwalnia i stąd właśnie jest ocena. Zagram, ale mówię, na dłuższą metę raczej my często nie będziemy do tego wracać, ale jeżeli ktoś zaproponuje, to też nie będę się bronił, żeby spróbować. Na duży plus na pewno wydanie, piękne ilustracje, piękne ten podajnik na żetony. Słuchajcie, to jest też rewelacyjne. Mam nadzieję, że tak wszystkie gry w przyszłości będą robiły, że macie faktycznie piękny podajnik, wkładacie do pudełeczka, później rozkładając, wyciągacie to na stół i już gracie. Naprawdę świetne. Gra warta swojej ceny, przetestujcie, jeżeli lubicie takie gry, budowanie siemniczka, jeżeli lubicie klimat fantasy, może nie, bo tutaj tematyka jest obojętna. Macie jakieś smoki i czary, ale to mogłaby być gra o czymkolwiek innym i też by działała. Mimo, że jakby tematycznie te karty naprawdę nieźle pasują do siebie, bo jeżeli macie jakiś przedmiot, nie wiem, tu chyba nie ma takiego, ale dajmy na to piec, no to piec wytwarza wam chleb, tak? I dostajecie chleb, surowiec chleb. Także to tak mniej więcej w ten sposób działa. Czyli tutaj macie te elementy magicznego rzemiosła, ale one pasują oczywiście do tego, co wystawiacie na stole. Także Res Arcana polecam, ale jeżeli lubicie tego typu gry, tak? Takie bardziej stonowane, wolniejsze, budowanie silniczka po to, żeby w ostatnich kilku turach gry gdzieś tam mocno przyspieszyć. Także, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to oczywiście dajcie znać i to będzie wszystko. Także dzięki, do następnego. Hej!